Dziękuję, pani marszałek, dziękuję. I Wysoki Sejmie, ja nie chcę tutaj nikogo w tej chwili przekonywać czy narzucać czegokolwiek, wręcz przeciwnie. Cieszę się, że mamy okazję do tej debaty. Cieszę się, że mamy okazję do zadania sobie pytań, bo ja tak naprawdę usiłuję państwa z lewej strony sali zrozumieć. Bo ja naprawdę nie zakładam, że państwo świadomie chcecie zabijać ludzi, że państwo świadomie chcecie dopuszczać zabijanie. Ja myślę, że państwo macie jakąś przedziwną wizję rzeczywistości i ja chciałbym ją zrozumieć. To jest pytanie do państwa i to jest też pytanie do każdego, kto jest zwolennikiem tego, żeby aborcja, żeby zabijanie nienarodzonych dzieci, płodów, no ale żywych istot ludzkich, żeby to było legalne. Drodzy państwo, kiedy waszym zdaniem zaczyna się życie człowieka? Zastanówcie się nad tym, nawet nie na potrzeby tej debaty, ale sami dla siebie. Kiedy? Kiedy jest ten moment? Projekt jeden mówi 12 tydzień, że czyli w 13 już nie można, w 12 jeszcze można, ale z kolei w innym projekcie nawet jest mowa o 20, 24, a są takie postulaty, żeby do końca ciąży. Znamienna sytuacja. Tutaj był wizerunek dziecka w 10 tygodniu. Pan poseł Sterczewski zabrał to, bo tak bardzo was boli spojrzenie na tą rzeczywistość. Ale ja się cieszę, że to zabrał. Ukradł, ale cieszę się, że to zabrał. Niech się temu przyjrzy. Przyglądajcie się państwu, poznajcie rzeczywistość i starajcie się zrozumieć. Ja się staram zrozumieć was, dlatego zadaję to pytanie. Mam nadzieję, że państwo będziecie w stanie odpowiedzieć i nam na tej sali, ale przede wszystkim sami sobie. I naprawdę głosujmy za życiem przeciwko śmierci.